Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie i nie mylicie się, to jest Battlefield 4. Postanowiłem do niego wrócić z jednego prostego powodu. Chciałem zobaczyć, czy Battlefield 4 może jeszcze lepiej wyglądać i działać dzięki konsoli PlayStation 4 Pro. No i może. To Wam powiem już na starcie, ale zanim przejdziemy do wchodzenia w szczegóły, to może przypomnę Wam o trwającym konkursie. Możecie wygrać moją konsolę starszą, to PlayStation 4 podstawową. Link do konkursu, do opisu konkursu znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli macie ochotę na taką konsolkę PlayStation 4, to myślę, że prostych kilka warunków trzeba spełnić i w kilka minut można zdobyć szansę, aby właśnie to PlayStation 4 wygrać. A więc teraz, skoro już mamy te formalności związane z konkursem za sobą, kilka słów o... A ty, kolego, skąd się tu wziąłeś? Kilka słów o tym, jak się Battlefield 4 prezentuje, jeżeli chodzi o grafikę, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o działanie na PlayStation 4 Pro, ponieważ w grafice tej różnicy nie ma jakiejś ogromnej, aczkolwiek w tym, jak działa, już jest zdecydowana. I muszę wam powiedzieć, że to jest coś, co po raz kolejny, jak mówię o PlayStation 4 Pro, myślałem, że go skończę. PlayStation 4 Pro, nie da się tego za bardzo opisać, to po prostu trzeba poczuć. Ta gra stała się tak responsywna. Oczywiście w grafice też to widać, szczególnie jak sobie popatrzycie teraz na wszystkie napisy. Ja nie wiem, czy to się będzie dobrze renderować, ale na kilkamie i nawet to, co teraz widzimy, te wszystkie krawędzie są takie mega wyostrzone i krawędzie w grze też są mega wyostrzone i pierwsze dwie partie, czy trzy, jakie zagrałem, nawet mi to troszkę przeszkadzało. Powiem wam, że wolałem chyba takiego bardziej, nie wiem, obłego Battlefielda, bardziej kreskówkowego troszkę Battlefielda 4, nie wiem jak to opisać. Ale powoli zacząłem się do tego przyzwyczajać i powiem wam, że kurczę, naprawdę bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym właśnie, jak ta konsola nowa jeszcze poprawiła tą jedną z moich ulubionych, o ile nie ulubioną grę, przynajmniej na PlayStation 4, no bo wiadomo, że Bad Company 2, a potem długo nic, jeżeli chodzi o mnie. No, ale przejdźmy sobie może właśnie do tego gameplaya, pogramy sobie troszkę, zobaczymy, czy uda nam się wychwycić jeszcze jakieś dodatkowe szczegóły. Może wam na tym gameplayu uda się wychwycić jakieś szczegóły, które mi umkną odnośnie tego, jak inaczej biegnie ze mną? Biegnie. Jak prezentuje się właśnie Battlefield 4 w stosunku do poprzedniej wersji konsoli. Udało nam się wysadzić pierwsze cele, dwa, a więc będziemy się przesuwać. Gram sobie w ogóle szturmik, tak jak widzicie, PlayStation 4 i jeśli chodzi o Battlefielda, to gra dalej żywa. Mamy jeszcze tam snajpera z tyłu, chyba na górze, albo tu na tym murku, którego ja niestety nie widzę. Więc jeżeli ktoś ma ochotę pograć w Battlefield 4, to jak najbardziej da się na konsoli, przynajmniej PlayStation 4, nie wiem, jak z innymi platformami. Chyba już go wyjęli, to był to pewnie ten sam, który tam gdzieś kombinował wcześniej, co nam tak na głowę wyskoczył. A, nie wiedziałem, że... albo zapomniałem. Jednak tam są. Zapomniałem o tym, że tutaj nie wolno skakać z tak dużej wysokości. W ogóle jest dużo innych mechanik w Battlefieldzie 4 w porównaniu do Battlefielda 1 czy 5. I o tym cały czas trzeba pamiętać. Ja często mam tak, że w czwórce właśnie próbuję wskakiwać chociażby na wysokie murki, czego w Battlefieldzie 4 nie można w porównaniu, nie ma tego wspinania się, prawda? Co wydaje się tak oczywiste po Battlefieldzie 1 i 5, że często się na tym łapię, że właśnie coś takiego próbuję zrobić, a mi się to nie udaje. Dobra, chłopaki, ja trzymam długo, wytrzymajcie od tej strony, mam nadzieję, że nikt mi na plecy nie wyjdzie, choć oni już chyba odpuścili tą alfę. A tak przeważnie jest w szturmie, że jak się szybko podłoży jeden ładunek, to on jest odpuszczany, a wróg się koncentruje całkowicie na drugim. Co jest też uzasadnione taktycznie, prawda? Mamy cię. Jak ja kocham Maeka, to sobie też przypomniałem, jak ja strasznie uwielbiam tą broń. Jeszcze jeden był na górze, o jest. Troszkę go tam poobijaliśmy. Ale w AEK-u trzeba pamiętać o tym, żeby się starać nie wystrzelać do zera, bo długie przeładowanie jest znacznie dłuższe od krótkiego. Dobra, postaramy się wejść od tyłu. Ciekawe, czy oni są na to przygotowani. Jak znam życie, właśnie miałem mówić. Właśnie miałem to powiedzieć, że jak znam życie, to będą claymory. Czego on nie eksplodował? Dobra, koledzy, tu już wyczyszczono od tej strony, ale my czekamy.
My czekamy, czy oni będą tu skakać, bo oni są nad nami. Oni są nad nami na pewno. Zaraz nam tu wjedzie jeszcze ich czołg. O, właśnie, wjeżdża ich czołg. Dobra, najwyższa pora się wycofać. Okej, okay, hukło. No to idziemy jak burza. Więc nie dość, że Battlefield lepiej działa, lepiej wygląda, to... to jeszcze lepsze wyniki może gwarantuje konsola PlayStation 4 Pro. To oczywiście pół żartem, pół serio. Pewnych rzeczy się jednak nie zapomina i tego... O! Tam jest czołg. W ogóle, tak jak widzicie, zapomniałem o spotowaniu. Przestałem praktycznie prawie spotować przez Battlefielda 5, co jest bardzo niedobre. Ponieważ, tak jak wiecie, w Battlefieldzie 5 wskazujemy tylko miejsce, a nie spotujemy. A staram się właśnie oszczędzać, że tak powiem. Staram się oszczędzać te spotowania w Battlefieldzie 5 i nie spotować na lewo i prawo. Ponieważ wtedy gracze nie zwracają na to uwagę. Ajajaj. Ajajaj. Myślałem, że bardziej go poszarpaliśmy. 43 tylko? Mi się wydaje, że się zaplątał jakiś headshotik nawet. Pokazał mi się chyba zielony hitmarker. Chyba, że to było na tym poprzednim. Co tam headglitchował za... Headglitchował nam za tego... Za tej skrzynki. Okej. Okay. Okej. Okay. Mają tego gościa już stąd? Chyba tak. No to możemy się przesuwać. I też będziemy to czynić. Mi się wydaje, że tak, kurczę, te papierki jakoś ładnie latają. Nie wiem, może ja mam efekt placebo. Ale... Ale o ile ta gra lepiej nie wygląda, ja zresztą kilka dobrych tygodni nie grałem w Battlefield 4, więc jakby nie mam jakiegoś super porównania. Kurczę, dlaczego się go nie dało podnieść? No i gdzie teraz biegniemy? Stąd nam będą wchodzić, czy stamtąd raczej od drugiego celu? Zapomniałem, jak to przeklinają po polskiemu. Też, oj. To była rakieta przeciwnika, a teraz jakiś snajper nas przygwoździł. Czyżby ten? Nie ten. Dobra, wchodzę tu na, że tak powiem, ostro. Chyba nas ktoś podniesie. Tak jest. Good job. Good job, soldier. Pamiętam, że to była właśnie taka miejscówka, gdzie się można było skampić w raszu. Dobra, wychodzimy stąd i jedziemy. Najpierw plecki. Na razie czyste. Ajk, kocham cię. Kocham cię. Ostatnio dużo rzeczy kocham, ale mam taki pozytywny początek roku. Uwaga, uwaga, tu jest Claymore, który nie chce za nic wybuchnąć. Oj. No, z drugiej strony nas zaszli. Właśnie tak myślałem, że jak się nie pośpieszę z tym gościem, to będzie ciężko. Blazin Outlaw. Myślałem, że to Jozin z Bazin. Kurczę. Niestety, nasza amfibia strzela się z tym czołgiem. Ale chyba nasi to wywalą, więc ja się nie będę respił, tylko poczekam. O, albo zrobimy inaczej. Zrespimy się już na tym. Weźmiemy sobie ten skuterek i pojedziemy na kolejną bazę, jeżeli to walnie, ale rozbroili. Spryciarze rozbroili, no to... To wyskakujemy tutaj i jedziemy z tematem z tej strony. Wydawało mi się, że kogoś widziałem, to był chyba jeden z tych papierków. Tam gdzieś są, prewencyjny granacik. On chyba strzelał do mnie. Chyba strzelał do mnie. Chyba wiedzą, że tu jestem już. Uuu, to miałem farta, bo wpadłem do wody i kurczę, długo mi ten pistolet wyciągał. No, chcę wyskoczyć i podnieść kolegę. Oj, come on, come on. No cóż, stary dobry Battlefield 4. Stary dobry Battlefield 4, zresztą nie tylko Battlefield 4. Stary dobry Battlefieldy. A nasi koledzy zaczęli troszkę kampić, co mi się bardzo nie podoba, ale my oczywiście przechodzimy do frontalnych ataków. Frontalnych ataków z lewej flanki, gdzie właśnie zginął jeden z naszych. Więc zakładam, że ktoś tu będzie albo kampił, albo siedział. Nikt nie kampi. Myślałem, że ktoś będzie tam po długości kampił tą miejscówkę. Dobra, dwóch się na mnie zrespiło, więc coś tu więcej może podziałamy. Trzeba to obejść całkiem od... że tak powiem, dupy strony.
bo od frontu tego raczej nie zrobimy, tym bardziej, że tu mamy snajperka jeżdżącego na tyłeczku. Mhm. No fajnie, że... fajnie, że ten gościu w ogóle na mnie patrzył, co to jest. Ja myślałem, że sobie mogę spokojnie strzelać do niego, no bo przecież gościu był odwrócony w drugą stronę, ale nie. To był super... motherfucking ninja. To był super motherfucking ninja, który dalej tu stoi. Tu jest drugi super motherfucking ninja, a tam jest trzeci za nami. Nawet jeszcze dwóch. No chłopaki, podchodzimy, bo my tu dostaniemy w tyłek. Chyba nie chcemy, żeby nas tam zatrzymali. Ja tu opowiadam, jaki Battlefield 4 na PS Pro jest super, a wy co robicie? No podjechałbyś tym czołgiem, to byśmy tam może coś porobili. To może byśmy tam coś porobili, a tak to wiesz. Kolego, z tej pozycji to będziemy mało skuteczni, szczególnie jeżeli będziesz się cofał jeszcze. Myślałem, że będziesz jechał do przodu, a ty się chcesz cofać. Dobra. Nie no, ja z takim gościem tu nie będę się ubawił. Choć może on wiedział, co on robi. Może on wiedział, co on robi. Bo on chyba zauważył, że tam na dole są goście. Dobra, weźmiemy to troszkę szerzej. Tu sobie pogliczujemy stąd. A ja tam rzucę zapalający, bo... Uhuhu. Bo widziałem, że tam ktoś kombinuje coś. Strzelamy w Doritosy. Doritosy. On jeszcze przeżył, on jeszcze przeżył. I ten drugi i trzeci też. Patrzcie, dostaliśmy trzy asysty. Za każdym razem odpuszczałem spust, bo byłem pewny, że gości już nie żyje. Chyba... AEK ma mniejszy rate of fire niż mi się wydawało, niż pamiętałem, albo też, moi drodzy, ząg jest w tym, że... Co to było? Co nas tak zraniło? Albo jest tak, że ten wyostrzony Battlefield lepiej rejestruje mi hity i trzeba to jedną kulkę więcej do tego kolejnego pakieta wsadzić. Może i tak też być. Może tak być. Okej, tam jest jeszcze jeden. Daj mi apteczkę, w sensie weź sobie apteczkę. No co jest? Poważnie? Ciekawostki mamy tutaj. Coś na pograniczu science fiction a Discovery Channel. Ale nie będę do niego strzelał, bo zdradzę swoją pozycję. Robimy to na ostatnim tikecie. Tu widziałem gościa, jak zeskoczył przed chwilą. Tu jest. Mam nadzieję, że to nie jest znowu ten, który się nie musi obracać, żeby strzelać. Aj, z dwóch stron mnie zaszli. 9% mu zostało. 9%. No chłopaki, atakujcie, 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 no. Kurde, chciałem, żeby ta gra nowa była wygrana. No ale jak ma być przegrana, to przynajmniej, tak jak mówiłem od początku, w stylu i z klasą. A więc jeszcze się nie poddajemy, mamy jeszcze 5 tiketów. To jest kupa tiketów. Oha, pod warunkiem, że się nie wpadnie na dwóch. Pod warunkiem, że się nie wpadnie na dwóch. Dobra, niestety nie udało nam się wygrać, ale Battlefield naprawdę super wygląda na PS4 Pro. Jeżeli ktoś ma, to zachęcam. No, ja się powoli odmeldowuję. Przypominam wam jeszcze raz o konkursie. Jeżeli ktoś ma ochotę na PS4, no to bierzcie w nim udział. Link w opisie. No, a ja już odmeldowuję się do następnego razu z tej strony. Mówię do was Miniu.